Dzień dobry, Goran Andrianić, telewizja w Polsce.pl. Program Mam do Was pytanie, panowie. Ze mną w studiu pan Wojciech Biedroń. Dzień dobry. I pan Marcin Wiekło. Dzień dobry. Następnie pytanie. Polska najbezpieczniejszym krajem w Unii Europejskiej. Chodzi o pytanie, które jest związane z tym, co celebrowaliśmy wczoraj, a jak wiemy, celebrowaliśmy Święto Policji. 24 lipca to data wyjątkowa dla całej formacji polskiej policji, bo 104 lata temu właśnie tego dnia została powołana do życia Policja Państwowa. Po zrzuceniu jarma komunizmu współczesna policja zaczęła nawiązywać do przedwojennej tradycji, a 24 lipca stał się świętem dzisiejszych strożów prawa. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się wczoraj na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent wręczył oznaczenia państwowe policjantom. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wręczył też wybranym osobom oznaczenia i medale resortowe. Natomiast cała uroczystość według mnie była okazja do refleksji nad stanem polskiej policji, ale także nad stanem bezpieczeństwa w Polsce, o czym dzisiaj porozmawiamy. Posłuchajmy na początku takie fragmentu wystąpienia prezydenta Dudy, w którym mówił on właśnie o tym, o bezpieczeństwu w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Za to, że taka właśnie jest Polska. Że na tle innych krajów Europy powszechnie słyszymy, jest krajem bezpiecznym. Goście z zagranicy, z zachodu Europy nieraz ze zdziwieniem mówią, u was można w nocy spokojnie wrócić do domu. Nikt się nie obawia, że zostanie napadnięty, że kobiecie wyrwą torebkę. Oczywiście, jak wszędzie, także i w Polsce taka sytuacja może się zdarzyć, ale ona jest sporadyczna. No i tak mówił wczoraj prezydent Duda. Powiedział jeszcze bardzo ważną rzecz, którą chcę na krótko przeczytać. Zawsze będzie stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę, nawet jeśli muszą interweniować w sposób zdecydowany. Coś podobnego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, w Polsce, powiedział wczoraj i minister Mariusz Kamiński. Przypomniał on bardzo interesujące badanie, które mówi dokładnie o tym, jak się czują polskie obywatele, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w Polsce, w naszej ojczyźnie. Posłuchajmy ministra Kamińskiego. Pan komendant główny w swoim wystąpieniu, kiedy witał nas, wspomniał o pewnych badaniach opinii publicznej, badaniach stosunkowo nowych sprzed 2 miesięcy, prowadzonych przez renomowany ośrodek, przez Centrum Badania Opinii Społecznej. 88% naszych obywateli uważa, że Polska jest państwem bezpiecznym, mimo tego, że od 2 lat u granic naszego kraju toczy się brutalna wojna. Aż 96% Polaków uważa, że miejsce jego zamieszkania jest miejscem bezpiecznym. To jest miara sukcesu polskiej policji. To jest efekt waszej ciężkiej pracy, waszej ciężkiej służby. 96% Polaków czuje się bezpiecznie we własnym domu. Tak, bardzo ważne słowa i bardzo ważne badanie, bo nie można powiedzieć, że to tam jakaś pisowska narracja. To jest instytucja, która jest niezależna, która prowadzi te badania w sposób niezależny i bardzo imponujące liczby. Co ty myślisz o tym, Wojtku? No ja przez wiele lat pracowałem, można powiedzieć, przy policji jako reporter kryminalny i poznałem tę policję od takiego stójkowego, przepraszam za wyrażenie, zwykłego patrolowca do ludzi z archiwum X3 terroru kryminalnego, o AT nie wspominając o terrorystach. To jest służba niezwykle trudna. To jest 100-tysięczna armia ludzi, w której zdarzają się ludzie wspaniali, cudowni, odważni, niesamowicie oddani społeczeństwu. Ludzie, którzy giną na służbie, bo ratują czyjeś życie albo próbują je ratować. A są ludzie oczywiście źli, skorumpowani, ich z policji oczywiście się usuwa. No to jest statystyka, prawda? W 100-tysięcznej armii tak się może zdarzyć. Oczywiście, że tak. Może no, w 10 tysiącach sędziów w Polsce znam przynajmniej kilku złodziei. Natomiast wracając do tych liczb, one są tutaj absolutnie kluczowe.
To jest właśnie ciężka praca tych wszystkich ludzi i od razu przeskakuje do krajów sąsiednich, no do Niemiec, do Francji, do Belgii, gdzie widzimy, jak ludzie wszystkiego i wszystkich się boją, jaki jest terror na ulicach, jaka jest nieprawdopodobna mała przestępczość, ale ta mała rośnie do monstrualnych wielkości, bo nikt na nią nie zwraca uwagi, tego się nie sądzi, puszcza się sprawców wolno. W Polsce tego nie ma, w Polsce przyjeżdżają nawet ludzie, którzy mieszkają za granicą na stałe i mówią, Boże, przeszłam przez miasto spokojnie, nic się nie stało, nikt mnie nie zaczepił, nikt mnie nie pobił, nikt mnie nie okradł. No to jest wielka robota polskiej policji, ale też tu trzeba PiS-owi oddać i tej formacji politycznej, że rzeczywiście o policję w końcu zadbano, w końcu tę policję dofinansowano tak, jak to trzeba. Ciągle są braki, ciągle policjanci w moim przekonaniu za mało zarabiają, ale ja porównuję policję z początku lat 2000 i dzisiaj, no to jest przepaść, to jest naprawdę coś, zupełnie inna formacja, zupełnie nowa formacja. Stworzenie też jakby warunków policjantom, no bo jakby poprzednia władza PO-PSL, no to była ta władza, która likwidowała komisariaty policji, tak, i posterunki, znaczy to ta sieć była rzadsza po to, żeby właśnie pewne rzeczy się przemykały. Dla mnie to jest oczywiste, natomiast jakby trochę w poprzedniej części o tym rozmawialiśmy, że próbuje się wrzucić taką narrację tej brutalnej policji albo takiej bezmyślnej policji. Tylko dziś, przecież bezmyślnej policji, prawda? Tak, ale to są takie zabiegi wprost z komuny, tak, kiedy były te żarty z milicjantów, którzy są niezbyt lotnymi jakby ludźmi, jakby no tyle żartów o milicjantach było. Co jest skrajnie nieprawdziwe, jeśli chodzi o dzisiejszą policję. Ja też znam wielu policjantów i to jest zupełnie inaczej. No albo też ci zomowcy, czyli ci, co pałują, ci, którzy bezmyślnie tylko zieją złością i po to są po to, żeby na bezbronnych opozycjonistów ruszyć i nie ma takiego przełożenia z tych lat, natomiast jakby no obecna opozycja próbuje wykreować takie poczucie, że coś się takiego złego dzieje. Podkopując fundamenty państwa, bo to jest ważne. Bezpieczeństwa i państwa, państwowości, tak. Jakby, no bo to jest rzeczywiście jakby, to są ludzie, którzy mają nam służyć i ja mam wrażenie, że tak się dzieje. Co do tego, czy kraje są bezpieczne, czy niebezpieczne, to jest kwestia poczucia rzeczywiście, no bo badanie, o którym mówimy, to czy czujesz się tu bezpiecznie, 88% mówi tak. No ale są badania, które mówią o konkretnych przestępstwach. Słuchaj, ale to też zależy, jak się pewnie trafi. No tak jak mówimy, no może się komuś przytrafić coś takiego, że powie, nie, no w Polsce zostałem napadnięty, okradziony czy coś, ale ja pamiętam swoją historię sprzed 12 lat, kiedy bardzo do nieprzyjemnego takiego zajścia doszło w Paryżu na jednym z dworców, kiedy młody chłopiec o ciemnej karnacji skóry szedł i kopał moją walizkę, tak, za mną. Ja już szedłem z narzeczoną, kopał moją walizkę. Odwróciłem się jakby w złości, ale zobaczyłem, że z boku tylko stoi czterech gości i patrzy, jak ja zareaguję na to. Taki malutki chłopczyk, tak? I po prostu już było widać, że to jest taka zaczepienie. No nie czułem się tam bezpiecznie. To się dzieje po prostu. I to się dzieje. To, ja mówię, to było 12 lat temu. Oczywiście tu trzeba unikać jakieś czarno-białe perspektywy, ale faktem jest, że poziom przestępczości w Unii Europejskiej jest wyrosnie. No znaczy, no, mówię o Zachodzie przede wszystkim. Historia sprzed dosłownie 2-3 lat. Jestem w wielkim, bogatym, przepięknym niemieckim mieście, a śpię w hotelu, wyszedłem zjeść kolację niedaleko hotelu i tuż po zmroku wielki plac tego przepięknego miasta zamienił się, ciężko powiedzieć w co, czy setki, jeśli nie tysiące czarnoskórych głównie i arabskich przybyszów, którzy się rozkładali na tych pięknych trawnikach, rzucali papierami, butelkami, czym się dało, brud, smród, czynności i tak dalej. Do tego szybko... Do tego szybko doszło do bujek, przepychanek i tak dalej. Dokończyłem kolację i szybkim krokiem udałem się... Chciało się uciec. Przechodzę ulicę obok, słyszę w bocznej uliczce strzały. Ktoś strzela z broni palnej. I tak wchodzę do tego hotelu, a taki zatroskany pracownik, taki konsjerż wychodzi i mówi, Boże, jest pan ostatnim białym, który wrócił do hotelu. Strasznie się o pana martwiliśmy. Nie, ale, czy to bardzo wiele mówi? Ale mieliśmy te obrazy z Paryżu teraz. No to jest po prostu... Natomiast czy wydaje ci się, że ta nasza perspektywa bezpieczności jest zdeterminowana z tym, że po prostu na Zachodzie jest źle, a w Polsce nie jest aż tak źle? Mnie się nie wydaje, że to do końca tak jest. Wiesz co, znaczy my nawet chyba nie doceniamy tego, jak mamy dobrze tak naprawdę. I jakby warto się tutaj odbić w tym lustrze zachodnim przede wszystkim, no bo jakby ciężko porównywać się ze wschodem, tam jakby panują zupełnie
inne zasady od lat, natomiast jakby doceńmy to, że w Polsce naprawdę jest bezpiecznie i słuchajmy ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj i właśnie tak jak Wojtek mówi, no nie chce im się zwiać do hotelu i przemykać gdzieś bocznymi ulicami, tylko mogą wyjść, tak? Ja wiem, że czasami na przykład w Kraków narzeka na to, że są ci bezczelni Brytyjczycy, którzy po nocy tam szaleją i tak dalej, ale to nie są bandyci, to są ludzie, którzy szaleją tam dlatego, że mogą, że nikt ich nie napadnie, nikt ich nie okradnie. Oni przyjeżdżają tutaj po prostu do bezpiecznego terenu. Tak, to są naganne zachowania, ale to też pokazuje, że takie rzeczy mogą się dziać, że możesz iść nietrzeźwy i nie ma takiego zagrożenia, że na pewno zostaniesz napadnięty i okradziony. No nie ma takiego poczucia w Polsce. Góra, nie wybacz, że znowu posłużę się przykładem. Spotkaliśmy z żoną takie starsze małżeństwo Polaków, którzy w 89 roku wyjechali do Niemiec, już tam zostali, on został inżynierem, ona zajmowała się dziećmi. Ludzie zamożni i on pracował w dużej firmie. Spotkaliśmy ich na Mazurach i tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać przy jakimś obiedzie i oni mówią, że przyjeżdżają do Polski coraz częściej i coraz dłużej w Polsce zostają. A ja mówię, dlaczego? Ona mówi, dlatego, proszę pana, a mieszkają we wschodnich Niemczech, w niewielkiej miejscowości, gdzie mówi tak, co tydzień wybucha bankomat. Przestaliśmy puszczać dziewczynki, zwłaszcza nastoletnie, same do szkoły. Patrole sąsiedzkie pilnują dzieci, zwłaszcza nastolatek, dziewczynek idących do szkoły. Gwałty, zabójstwa na porządku dziennym. Tydzień temu rozmawialiśmy w tym programie o zajściach na basenach niemieckich. Tak, chociażby, jest prawda? No i oni powiedzieli, dramat, tak. Tylko co was trzyma w Niemczech, pytam. Oni mówią, no emerytura, tam jest tak, że trzeba mieszkać w Niemczech i bardzo krótkie okresy poza Niemcami spędzać, by pobierać tę emeryturę. No i ciągle jeszcze lepsza służba zdrowia, pani powiedziała. Reszta to tylko strach. Wy wiecie lepiej o tym, jak to było z policją wcześniej, przed PiS-em. Natomiast mnie się wydaje, że PiS, a jeśli PiS tutaj zrobi, oczywiście pomógł w tych rzeczach konkretnych, lepiej traktuje służby. Natomiast jest taki powrót, tak mi się wydaje, taki powrót dumy narodowej w wszystkich aspektach życia społecznego. Na tym samym miastem, bo służba policji jest bardzo taka wrażliwa służba. Ty zacząłeś od tego, że do powrotu do historii, 104 lata, czyli jakby policja przedwojenna, ten etos policji przedwojennej rzeczywiście, który jest wyjątkowy, ale też etos wojska, etos jakby takich organizacji patriotycznych, to jest coś, z czego powinniśmy być dumni. I nareszcie te nasze korzenie są umiejscowione właściwie. To nie są, że tak powiem, zastępy ubeków, które Polskę trawiły przez wiele lat i ich potomkowie teraz świetnie sobie radzą, tylko państwo, nasze państwowość chce zakorzenić w tych takich naprawdę dobrych tradycjach, tych, których powinniśmy być dumni i co do których nie mam wątpliwości. Nie mamy jeszcze długo czasu, ale chciałbym tylko ten wątek, Wojtku. Znaczy, mamy taką sytuację z policją, która po prostu robi dobre prace. Jednocześnie policja i inne służby są celem najgorszych ataków. No. Póki tylko słówny, tak, nie muszę przypomnieć skandalicznych słów na przykład aktorki Barbary Kuleszy, tam dla członków, tak, albo wczoraj w Newsweeku znowu Manta Lempart mówi o policji polskiej jak bandyta w mundurach. No to, znaczy mamy z tej jednej strony dobre prace, a z drugiej strony ten atak na policję, jak to wyjaśnić? No chodzi o to, żeby osłabiać państwo, znaczy pamiętajmy o tym, że silne służby, silna policja, ale też to często dotyczy drobnych rzeczy, nie wiem, silne MPO w danym mieście, prawda? Jeżeli się osłabi te najważniejsze mocne instytucje, jeżeli się pozbawi ich takiego rdzenia etyki pewnej, zawodu i tak dalej, kiedy się ich po prostu pokaże w jak najgorszym świetle, to wtedy to podważa jakby państwo. Dla Platformy Obywatelskiej oznacza to PiS, prawda? Że oni podważają PiS. To jest nieprawda, to jest działanie samobójcze. Oni jak podważają przyszły państwo minister, Polski, tak? Jak przyszły ewentualny minister spraw wewnętrznych, który chce przepychać się z policją, który ich obraża policjantów, chce tym być ministrem spraw wewnętrznych potem, jeśli by na przykład doszło do zmiany władzy. Ja tego nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem, jak można pluć na mundur, kiedy w Polsce przy tych ogromnych zagrożeniach stoi. Zobacz, ale jak to wytłumaczyć takim osobom jak Marta Lempart, jak ta lotna brygada opozycji, cała ta babcia Kasia i tak dalej, że w pewnym momencie co, to już przestańcie, już nie plujcie i tak dalej. Oni tak wytresowali swoich wyborców, że oni żądają tej agresji zawsze. No i mają poparcie medialne po prostu, które cały czas piszą w ten sam sposób. I bezkarność. I w sytuacji na przykład, tak, i bezkarność. W sytuacji, kiedy Straż Graniczna robi naprawdę wrażliwe prace, naprawdę trudne prace, cały czas jest atakowana. No,
No. Pisowska jest. Pisowska. No, tak, no musimy kończyć. Szkoda. No, tak, bardzo trudna praca polskiej policji. Pozdrawiamy policję. Pozdrawiamy policję. Jeszcze raz gratulujemy, trochę z opóźnieniem, ale gratulujemy święto policji. Dziękuję wam, że byliście z nami. Zostańcie z nami dalej w programie w Polsce.pl.